Witamy w chicagowskim kwadransie. W dzisiejszym programie z kamerą otwieramy skrzyżowanie Belmont Western, rozmawiając o miejskim programie kamer, w sprawie których wypłacone zostaną odszkodowania. Ponadto w chicagowskim kwadransie relacja z forum demokratycznych kandydatów na gubernatora i nagroda dla jednego wyjątkowego radnego. Sergiusz Zarzębski, witam i zapraszam. Oto chicagowski kwadrans. Sponsorem programu jest Dom Książki D&Z. D&Z, sposób na radość czytania. Ogromny wybór książek, muzyki i filmów znajdziesz w Domu Książki D&Z przy 5507 West Belmont Avenue w Chicago oraz w internecie na www.domksiążki.com. Dzwoń za darmo 877-282-4222. Kaja Czytelniczka zaprasza. Witamy w chicagowskim kwadransie. Oryginalnie wiadukt nad ulicą Belmont za zadanie miał ułatwić podróżującym po Western Avenue dostęp do Riverview Amusement Park, zamkniętego w 1967 roku. Od tamtego czasu krajobraz dzielnicy Roscoe Village na północno-zachodniej stronie miasta szpecił wiadukt, którego stan techniczny w ostatnich latach pozostawiał wiele do życzenia. Po ponad 50 latach, w poniedziałek 24 lipca, burmistrz Chicago Rahm Emanuel zainaugurował działalność nowego skrzyżowania przy Belmont i Western. Look, this significantly improves the quality of life. Ukończenie tego skrzyżowania znacznie poprawi jakość życia mieszkańców oraz bezpieczeństwo na ulicach. Stanowić też będzie ekonomiczny magnes dla biznesów. Istniejący tu przez prawie 60 lat wiadukt stanowił ostatnio zagrożenie dla bezpieczeństwa, ograniczając możliwości rozwoju okolicznych biznesów, na co uwagę zwracali tutejsi radni. Gdy połączymy ten projekt z upiększaniem okolicy i podobnymi projektami przy Damon i Elston oraz Fullerton, zdajemy sobie sprawę, o ile łatwiejszy będzie ruch mieszkańców do pracy i szkoły w tej dzielnicy. Jak informuje komisarz chicagowskiego Departamentu Transportu Rebecca Scheinfeld, projekt obejmował zdjęcie prawie 60-letniego wiaduktu Riverview, a także remont prawie 2-kilometrowego odcinka Western Avenue pomiędzy Logan Boulevard a Waveland Avenue. Władze miasta projekt pięcioramiennego skrzyżowania opracowały przy współpracy mieszkańców, a przy reorganizacji świateł zastosowano nowoczesny system sterowania ruchem autobusów, co zmniejszyć ma ich opóźnienia i stwarzane przez nie korki. Warty 27 milionów 300 tysięcy dolarów projekt rozpoczął się 1 marca ubiegłego roku. Jak z dumą mówi burmistrz wietrznego miasta, jego zakończenie odbyło się w ramach budżetu i przed terminem. These type of economic investments, like what we do in our public transportation, when you have a 21st century economy, you need a 21st century infrastructure investment. W mieście z ekonomią XXI wieku konieczne są inwestycje w infrastrukturę na miarę XXI wieku. Ukończony tu projekt jest wyjątkowy nie tylko dlatego, iż udało nam się zakończyć go w ramach zaplanowanego budżetu przed terminem, ale również dlatego, iż zgromadził on wokół siebie całą lokalną społeczność. Chciałem podziękować wszystkim wykonawcom, a także samym mieszkańcom za ich cierpliwość. Dziękuję pracownikom, z którymi rozmawiałem i z których wielu z tego projektu przechodzi do następnego miejskiego, jak remont mostu przy 41 ulicy czy rozbudowa lotniska O'Hare. Wszystkie z tych projektów to długoterminowa inwestycja w nasze miasto, tworząca ekonomiczne możliwości dla jego mieszkańców. But more importantly, it's going to increase home values and it's going to create economic opportunity and jobs here in the neighborhood. Projekt modernizacji skrzyżowania Belmont Western finansowany był z kombinacji zasobów federalnych, stanowych, a także miejskich Tax Increment Financing Districts. Jak podaje biuro burmistrza Chicago, podczas 18 miesięcy projekt dał mieszkańcom ponad 130 miejsc pracy. Otwarcie skrzyżowania przy Belmont i Western odbyło się w czasie, gdy podczas swego poniedziałkowego posiedzenia Komisja Finansowa Chicago zgodziła się na wypłatę odszkodowania w wysokości blisko 39 milionów dolarów za złamanie własnych przepisów. Sprawa dotyczy zwrotu 27 milionów dolarów osobom, które niesłusznie zostały ukarane mandatami. Pozostałe 12 milionów dolarów to anulowanie przewinień, za które kierowcy jeszcze nie zapłacili. Zanim doszło do zgody komisji na wypłatę odszkodowania, odbyła się ostra dyskusja, w której radni zarzucali administracji Rahma Emanuela chęć osiągnięcia zysków za wszelką cenę. Pod pozorem zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom miasta, burmistrz Chicago stanowczo odrzuca te oskarżenia. I fired the firm that was there. That's number one. When there was fraud discovered
Gdy tylko objąłem urząd i dowiedziałem się, że pracownicy tej firmy dopuścili się defraudacji, rozwiązałem z nią umowę. Ponadto dowiedzieliśmy się na drodze akademickiego badania, że kamery na skrzyżowaniach poprawiają bezpieczeństwo. Po trzecie, w końcu upewniliśmy się, że osoby, które zostały niesłusznie potraktowane przez miasto, otrzymają należną im rekompensatę. Podczas środowego posiedzenia Rady Miasta chicagowscy radni zaaprobowali ugodę, która obejmie szacowane 1 200 000 kierowców, którym miasto nie wysłało powtórnego zawiadomienia o mandacie wymaganego prawem do maja 2015 roku, nakładając na kierowcę dodatkowe $100 opłaty za spóźnienie. Rahm Emanuel przyjmuje odpowiedzialność za działanie programu w czasie swojego urzędowania, jednak broni samej koncepcji kamer. Zwolniłem firmę, którą niejako odziedziczyłem, bo popełniła przestępstwo. Na Uniwersytecie Northwestern przeprowadziliśmy badania, które potwierdziły, iż kamery poprawiają poziom bezpieczeństwa, a także upewniliśmy się, iż procesy, do których dochodziło w przeszłości, nie będą miały już miejsca. W chicagowskim kwadransie zmieniamy temat. Demokratyczni kandydaci do nominacji partyjnej w przyszłorocznych wyborach gubernatora Illinois debatowali najważniejsze dla organizacji Independent Voters of Illinois, Independent Precinct Organization tematy podczas forum Decision 2018, które w środę 12 lipca zorganizowano w hotelu Chicago Lakeshore. Wśród zgromadzonych na 73. dorocznej gali organizacji z okazji Dnia Niepodległości swój program zaprezentowali między innymi Ameya Power, Daniel Biss, Scott Drury, Bob Daber czy przewodzący obecnie w sondażach J.B. Pritzker oraz Chris Kennedy. Syn legendarnego senatora i byłego prokuratora generalnego Roberta Kennedy'ego mówi, że związki rodziny Kennedy z Polską kultywowane są po dziś dzień. For 60 years there's been a special relationship between the Kennedy family and the people of Poland. When President Kennedy married into the Radziwill family, Związki mojej rodziny z Polską mają już 60 lat i rozpoczęły się, gdy prezydent Kennedy połączył się wiązami małżeństwa z rodziną Radziwill. Mój stryj, prezydent Kennedy, zdobył w 1960 roku prezydenturę także dzięki głosom Polonii z Chicago. Mam nadzieję na ponowne zacieśnienie tych związków. It's great to be with you today and I hope to rekindle those relationships between the Kennedy family and the people of Poland and the Polish people living here in America. Podczas forum kandydatów poruszano kwestie finansów stanu, a także jego podejścia do imigrantów. Jak mówi J.B. Pritzker, który maszerował w tegorocznej paradzie polskiej konstytucji, Chicago od zawsze było witającym miastem, także dzięki zaangażowaniu Polonii. You know that I've been honored to march in the Polish Pride Parade with so many wonderful people in the community. And here tonight I've had the opportunity to see the mayor of Opola and Jak wiecie, uczestniczyłem w polskiej paradzie, a dziś mamy przyjemność gościć burmistrza Opola i rektora tamtejszej politechniki. Chciałbym, aby wiedzieli, iż Chicago jest witającym imigrantów miastem. Z dumą staję w obronie wszystkich mieszkających w Chicago, ponieważ zobowiązuje do tego historia i tradycja naszego miasta. Imigranci z całego świata potrzebują w tym stanie gubernatora, który pochyli się nad ich problemami, który stymulował będzie rozwój ich biznesów, pomagając im tworzyć miejsca pracy, a także który wstawiał się będzie za ich rodzinami, które chcą przyjechać do Illinois i Stanów Zjednoczonych. Dla nich również powinniśmy być witającym stanem. Emigrate here and we should be a welcoming state for them too because the Polish community has become so integral and important to all of us. Polonia odebrać może kluczową rolę w wyścigu o fotel gubernatora stanu, uważają uczestniczący w forum polscy Amerykanie.
Bardzo często Polacy, tacy jak ja, imigranci, niekoniecznie mieli szansę nauczyć się poznać system amerykański w szkole w Polsce, dlatego powinniśmy uczestniczyć w tego typu wydarzeniach i właściwie uczyć się, dlaczego, na kogo mamy głosować, co jest bliskie naszym potrzebom, naszym oczekiwaniom. Ważne jest, aby liderzy organizacji uczestniczyli w tego typu wydarzeniach. Często wyborcy, polonusi, niekoniecznie wiedzą, na kogo oddać głos, czasami niekoniecznie dobrze mówią po angielsku, ale ufają swoim liderom organizacji, do których należą. Dlatego myślę, że właśnie szczególnie liderzy organizacji polonijnych powinni uczestniczyć. Mamy tutaj prezesa Polish American Chamber of Commerce, mamy przedstawicieli Polish Women in Business. Mam nadzieję, że w przyszłości w tego typu wydarzeniach będą uczestniczyli również liderzy innych polskich organizacji. Podczas 73. kolacji Independent Voters of Illinois Independent Precinct Organization nagrodą Leona Depree uhonorowany został radny 45. Okręgu Wyborczego John Arena, założyciel Chicago City Council Progressive Reform Caucus. The Leon Depree Award. Which is a great honor for me. Nagroda Leona Depree to dla mnie wielki zaszczyt, bo był on dla mnie od zawsze wzorem do naśladowania i przewodnikiem w czasie, gdy ja sam starałem się o fotel w Radzie Miasta. Leon Depree przez 20 lat był radnym w latach urzędowania burmistrza Richarda J. Daley'ego, a to były czasy ciężkie dla niezależnych radnych. Jako lider ruchu progresywnego w Radzie Miasta, John Arena, jak mówi, stara się wypracowywać kompromis w osiąganiu rezultatów w kwestiach, które są mu bliskie, minimalna płaca czy osiągalne finansowo mieszkalnictwo. I choć radny dzielnicy, której klejnotem jest Centrum Kopernikowskie, ma najniższą frekwencję w głosowaniu po linii burmistrza Rama Emanuela, jego zapał i optymizm sprawiają, że zdolny on jest do wspierania pomysłów jak Debt Transaction Accountability Ordinance autorstwa administracji Emanuela, której celem jest zabezpieczenie przed finansowym ryzykiem toksycznych transakcji giełdowych mieszkańców. Kolejnym sukcesem Johna Ariny, jak samo mówi, otwarcie biurokracji miejskiej dla mieszkańców. Myślę, że jedną z rzeczy, która udaje mi się najlepiej, jest otwieranie administracji niższego szczebla na zwykłych mieszkańców. To my jesteśmy pierwszą linią kontaktu mieszkańca, który zgłasza się, by domagać się usług miasta, a także klaryfikacji w nawigowaniu w miejskiej biurokracji. A więc w mojej pracy ściśle współpracuję z moimi partnerami w społeczności, organizując godziny otwarte dla mieszkańców. I upewniam się, że mieszkańcy mej dzielnicy znają swojego radnego i wiedzą, kim jest. Dla mnie najważniejsze jest znoszenie barier między radnym a społeczeństwem, bo przecież rząd sprawowany jest przez ludzi i dla ludzi. Jak mówi radny 45. okręgu, w trudnych dla Chicago czasach, w których jego mieszkańcy portretowani są przez pryzmat problemu ograniczonego do dwóch z ponad 50 dzielnic Wiecznego Miasta, ważne jest, aby, jeśli tylko to możliwe, przekazywać historie mówiące o sukcesach Chicagowian. One of the ways is just, you know, making sure that we're talking about our neighborhood, that we're talking about the great things about our neighborhood. We hear in the news, no offense, but we hear in the news a lot about the things. Myślę, że w dzisiejszych czasach także za pośrednictwem mediów często słyszymy jedynie o negatywach i problemach, z jakimi boryka się nasze miasto. Dlatego myślę, że naszym zadaniem jest podkreślanie sukcesów naszych mieszkańców. Przy Six Corners w ciągu ostatnich 6 lat przybyło 60 biznesów. Dojdzie do tego pierwsza restauracja Culver's w Chicago, a póki co mamy też ostatni Sears. We're going to boast the first Culver's in the city of Chicago. So that's a great feather in our cap, and we still have the last Sears in the city of Chicago, so we're holding on to that very tightly. John Arena jest radnym 45. Okręgu Wyborczego od 2011 roku, gdy ze stanowiska ustąpił po 25 latach Patrick LeVar. Sponsorem programu jest Dom Książki DNZ. DNZ – sposób na radość czytania. Ogromny wybór książek, muzyki i filmów znajdziesz w Domu Książki DNZ przy 5507 West Belmont Avenue w Chicago oraz w internecie na www.domksiążki.com. Dzwoń za darmo 877-282-4222. Kaja Czytelniczka zaprasza.